czy może coś wam powiem. Złość czy agresja nie są wcale nam obce. Albo sami wpadamy w taki stan, albo spotykamy się z nią ze strony innych. Legion, który siedział w człowieku z grobowca, był zły, że Jezus tam się pojawił. Hodowcy świń wściekli się, bo Jezus pogonił ich stado w jezioro i ponieśli wielką stratę. Jednak żadne z tych wydarzeń nie jest w stanie zaciemnić jednego. Opętany zobaczył w Jezusie Mesjasza i dostrzegł więcej, niż my dziś widzimy. Ale czym jest Legion? To cała armia złych doświadczeń, zranień, uraz i fobii, jakie się w człowieku kumulują. Rozsadzając wręcz od środka i prawdę mówiąc, nikt nie jest w stanie pomóc w takiej sytuacji. Jeśli dobrze popatrzymy wokół siebie, to coraz więcej dostrzegamy ludzi, których dosięga niemoc, która wymaga pomocy psychologa. Dziś to staje się jawne, a nie jest tematem tabu. Sam mam kolegów, którzy kształcą się w kierunku terapeuty, ale i mam takich, którzy tej pomocy potrzebują. Ja nie jestem terapeutą, ale staram się obserwować zawirowania, jakie dzieją się w naszym otoczeniu. Widzę wielkie zmiany w sąsiedztwie. Podróżując po Polsce, zauważam różnice kulturowe i społeczne. Im bliżej zachodu, gdzie pracuję, jest gorzej niż na wschodzie. My zatraciliśmy poczucie bycia z innymi. Zamykamy się w czterech ścianach, w wirtualnej rzeczywistości. Stajemy się tak, jak ten człowiek wychodzący z grobowca. Wszelkie zainteresowanie nami uważamy za chęć zniszczenia nas. Ja będę dalej obstawał przy swoim założeniu, że wiara czy religia nie dotyczą tylko poglądów, ale całego człowieka. One dotykają naszej duszy, psychiki i fizyczności. Kiedy jeden z elementów szwankuje, tym samym osłabia pozostałe. Znamy przecież powiedzenie dotyczące sprawności fizycznej. Zdrowym ciele zdrowy duch. Ono może też działać w drugą stronę. Gdy duch ochoczy, to i ciało sprawne. To, że nic nas nie zabija, to cud. Wiele rzeczy nas męczy potwornie, wyniszcza dogłębnie, ale nie zabija. Bo w człowieku jest ta boska cząstka, która walczy o przetrwanie. Świnie zginęły natychmiast, gdy Legion w nie wszedł. Ale człowiek jest silniejszy od zła, bo jest w nim wolna wola. Wola walki o życie. Niestety, przez takie działanie Jezus nie wszędzie jest mile widziany. Bo człowiek nie zgadza się z pewnymi rozstrzygnięciami. Jednak Jezus szanuje naszą wolność, choć mówi, co może być dla nas lepsze. Wydaje mi się, że to wszystko wygląda podobnie jak z uzależnieniem. Dopóki człowiek zawładnięty nałogiem sam nie dostrzeże potrzeby ratowania się, to żadna pomoc i prośby o opamiętanie nie pomogą mu. Będą go raczej jeszcze bardziej złościć i denerwować, że trudno będzie się do niego zbliżyć. Niesamowite jest to, że Jezus odbył tę podróż do ziemi Gerazyńczyków tylko właśnie dla tego jednego człowieka, którego uwolnił od opętania i zostawił na świadectwo dla innych. Pokazał, kim jest, co może, ale decyzję o dalszych krokach pozostawił mieszkańcom tej pogańskiej krainy. Świat, w którym my żyjemy, uzależnia nas od siebie, wpajając, iż bez niego i tego wszystkiego, co proponuje, nie możemy żyć. Bóg, dając nam wolną wolę, poucza nas, jak tę wolność zachować. Tylko Jezus ma moc nad królestwem szatana. Każdy z nas powinien mieć świadomość, że walka z szatanem jest tylko możliwa wtedy, gdy będziemy walczyć pod sztandarem krzyża. Niech Pan wam błogosławi. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.